Ja tak myślę i myślę, z czego ludzie dziś żyją. Oni są eleganccy, oni jedzą i piją, oni grają w ping-ponga, oni jeżdżą na nartach, oni tańczą, kochają i szachrują przy kartach. Oni palą, głosują, piszą weksle, nie płacą, przede wszystkim zaś żyją. Zastanawiam się, za co. I jak patrzę na kostium, w który jestem ubrany, to zaczynam rozumieć, gdzie jest pies pogrzebany. Gdzieś na farmie w Australii biorą wełnę od owcy. Z tego żyje hodowca, rodzina hodowcy, ten, co owiec pilnuje i ten, który je pasie i ten, który je strzyże we właściwym już czasie. Ten, co wełnę sortuje już po zdjęciu jej z owiec. Ten, co już sortowaną wiezie stąd na parowiec. Na parowcu jest radość i ogólne wzruszenie, bo tam z tego żyć będą ludzie, których wymienię. Pan kapitan, pan sternik, radiotelegrafiści, maszynista, palacze, ten co komin tam czyści, starszy kucharz, kuchciki, ci co myją podłogi, pan porucznik, pan bosman oraz reszta załogi. Ci co robią do maszyn różne smary i olej, ci co wełnę ze statku transportują na kolej. Na kolei też radość i ogólne wzruszenie, bo tam z tego żyć będą ludzie, których wymienię. Pan minister kolei, dyrektorzy PKP, ci co mają wyrzucać tych, co jadą na gapę, zawiadowca i kasjer, i kasjera dwóch synów, facet z wodą sodową i sprzedawca pingwinów, biletowi z rodziną, ci co bilet dziurawią, ci co towar z kolei do fabryki wyprawią. A w fabryce też radość i ogólne wzruszenie, bo tam z tego żyć będą ludzie, których wymienię. Budowniczy fabryki, jego flama, fabrykant i pan starszy prokurent i pan młodszy fabrykant, ci co wzory rysują, wszyscy tkacze i tkaczki, ci co towar farbują, ci co wiążą go w paczki, ci co towar zanoszą do przesyłki pocztowej, by go dostał mój krawiec, pan Konopka z Wierzbowej. A u pana Konopki też ogólne wzruszenie, bo tam z tego żyć będą ludzie, których wymienię. Pan Konopka wraz z żoną, jego matka i ojczym, jego syn z narzeczoną, czeladnicy wraz z krojczym, elektrownia, gazownia, ci co kredyt mu dali i fabrykant guzików i projektant żurnali. Kostium najpierw się kroi, potem szyje i mierzy, potem kostium jest gotów, idealnie wprost leży. Ja go biorę, nie płacę, nie mam, niech mnie zabiją. No i teraz się pytam, z czego ludzie dziś żyją?